Zrobiłem robotę i trzeba się wycofać. Tak swoje 12 lat na stanowisku dyrektora szpitala powiatowego w Kościanie podsumował dr Piotr Lehmann. Zapewnił, że zostawia placówkę w bardzo dobrej kondycji finansowej, bez długów, z wyremontowanymi oddziałami i certyfikatami. Starostwo powiatowe w Kościanie przeznaczyło w ciągu ostatnich 12 lat ponad 25 milionów złotych na remonty placówki. Szpital w Kościanie jest największym pracodawcą, zatrudnia 460 osób. Dobra kondycja placówki to także ich sukces, mówił Piotr Lehmann. Piotr Lehmann potwierdził, że nie żegna się z kościańskim szpitalem. Wystartuje w konkursie na szefa kardiologii. Starosta powiatu kościańskiego Bernard Turski poinformował, że nowy dyrektor zostanie wyłoniony w konkursie do 27 kwietnia.